Hey there, I'm Johannes, a young filmmaker from Berlin. I'm on my way to Poland to shoot a documentary about the history of a little village. My girlfriend Philadelphia grew up there and she will help me with this project together with her grandparents who kindly gave us a place to stay. The trip takes about 7 hours and I can't wait to get out of this crowded city and into a place of peacefulness. Let me show you the history of this tiny village called Laskowice. Laskowice to duża wieś kociewska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim. Wieś zamieszkuje 2572 ludzi. Te malownicze okolice są położone w obszarze Borów Tucholskich. Laskowice są starą wsią, która widziała już milion twarzy i ludzkich losów. Pierwsza historyczna nazwa pochodzi z 1328 roku, więc 690 lat temu. Laskowice od tego momentu były zapisywane jako Laskowic, Leskiewicz, Leskowic, Laskowicze, Laszkowic, aż w końcu 270 lat później dostała swoją teraźniejszą nazwę Laskowice. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi od słowa lasek, mały las, i nawiązuje do ludzi zamieszkających ten oto tajemniczy lasek. W roku 1676 naliczono w Laskowicach zaledwie 55 dusz. Niespełna 100 lat później wieś miała już, a może dopiero, 131 mieszkańców, którzy bez wyjątku zaliczali się do wiary katolickiej. Polskie, gdzie spędzamy nasz dwutygodniowy urlop, jest plażą, która stworzona została nie przez ludzi, lecz przez konie. Gospodarze, którzy trzymali konie, przeprowadzali je tutaj, aby je napoić. Wśród mieszkańców są też wzmianki o dzikich koniach, które galopowały po tych polach, a po wysiłku podchodziły i gasiły pragnienie w jeziorze. Tak właśnie została wydeptana ścieżka, którą później powiększali ludzie. Jeszcze parę lat temu była tutaj dzika plaża. W tym roku Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Przez 123 lata Polski nie można było znaleźć na żadnej mapie. Odzyskując niepodległość z końcem I wojny światowej w 1918 roku, Polska też w tym czasie, Laskowice, starały się pozbierać po szkodach wyrządzonych po stratach wojennych, w tym samym czasie radując się, że ich kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. Ale nawet po tak strasznie długim czasie dzieci potrafiły mówić, czytać i pisać po polsku. Lecz nie tylko język został zachowany, ale i tradycje, folklor i obyczaje, co świadczy o zdrowym patriotyzmie Polaków. Inwestycją Laskowic, która zdecydowała o charakterze wsi na następne stulecia, była budowa kolei. Pierwszą linią kolejową, która dotarła do Laskowic, była tak zwana kolej wschodnia, łącząca dwie pruskie stolice Berlin z Królewcem. Szkoda tylko, że dzisiaj jadąc z Berlina, pociąg przejeżdżając nie zatrzymuje się w Laskowicach. Największą atrakcją Laskowic jest ich piękne jezioro Stelchno. Na powierzchni jeziora znajdują się dwie wysepki, do których bez większych problemów można dopłynąć i wejść na ich teren. Z racji czystości i przejrzystości wód, jezioro jest bogate w piaszczyste dno z niespotykanymi gatunkami flory i fauny. Na obrzeżach Laskowic znajduje się mnóstwo terenów archeologicznych. Jednym z takich terenów było miejsce pomiędzy Laskowicami i Grudkiem. Tutaj, w skutku bombardowania lotniczego 3 września 1939 roku, zmarło 44 osoby.
w tym dzieci, kobiety i żołnierze Wojska Polskiego. Zostali oni pochowani w masowym grobie. Laskowice pokazują nam, że historia jest wszędzie, gdzie ją widzimy lub gdzie pozostaje w ukryciu. Bo jeśli nie zrozumiesz historii, nie zrozumiesz swojego pochodzenia, nigdy nie znajdziesz spokoju w teraźniejszości ani w przyszłości.